Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojsko, a ja witam was w czymś na wzór podręcznika broni. Od razu na start przepraszam za mój głos, ale z racji tego, że dość niedawno się chyba prawdopodobnie przeziębiłem, mam zatkane zatoki, boli mnie gardło, tak więc docencie i uszanujcie to, że specjalnie dla was robię ten materiał oraz prawdopodobnie następny, który zostanie nagrany dzień po tym materiale. I z racji tego, że dzisiaj jest 9 września, godzina w tej chwili 11:45, za mniej więcej godzinę 15 będę musiał wyjść, żeby iść do pracy. Tak więc, mimo tego, że człowiek przeziębiony, to jednak zarabiać na życie musi. Ale dobra, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tą oto bronią, którą w tej chwili widzicie na ekranie. Jest to ostatni, przynajmniej z tego co nam wiadomo, z plików gry, przynajmniej ostatnia broń, która, jak zresztą powiedziałem, jest w plikach. Jest to karabin maszynowy. Można, powiedziałbym nawet, że jest to bardziej LKM niż RKM, ale do tego zaraz przejdziemy. Co to jest? Moi drodzy, jest to KM RAL. KM RAL jest 8. karabinem maszynowym w Call of Duty Modern Warfare. Sam karabin został dodany w trakcie 5. sezonu, chyba bodajże na początku 5. sezonu, jeśli się nie mylę, gdzie go wtedy odblokowałem, ale jakoś zbytnio wtedy też nie za bardzo pchałem się do tego, żeby w ogóle tą broń może nie tyle co zdobyć, czy też się po prostu ją wymaksować, bo odblokować odblokowałem, ale dopiero dzisiaj mniej więcej 2-3 godziny zajęło mi tak naprawdę wymaksowanie tej broni, nie używając żadnych żetonów na broń, tylko i wyłącznie korzystając z wydarzenia podwójnego PD, które w tej chwili trwa. Przypominam, że jest 9 września. Jeśli oglądacie to miesiąc później, no to nie wiem, czy tam macie 9 października, czy listopada, czy 16 grudnia, czy 39 lutego. Słuchajcie, KM RAL. RAL jest to skrót od słów Reconnaissance Actuality Assault Lightweight, czyli można to mniej więcej przetłumaczyć jako zwiadowczy Actuality. Nie za bardzo wiem, co to do końca znaczy. Szturmowy wagi lekkiej. Prawdopodobnie tutaj chodzi o modułowy Actuality, ale pewny nie jestem. I teraz zajmijmy się dodatkami. Jak widzicie, wszystkie dodatki mam już odblokowane. Jeśli chodzi o kamuflaże, to na dobrą sprawę nie za wiele ich zrobiłem, ale coś tam powoluśku zaczęło się tworzyć. Tak więc, KM RAL. Jak wygląda? Sami zresztą widzicie, zasilany z lewej strony za pomocą taśmy z prostokątnego pudełka, który jest mocowany na takim zaczepie na dole broni pomiędzy dwójnogiem a chwytem pistoletowym. Z lewej strony wchodzi taśma, z prawej wychodzą łuski oraz z prawej, tak podobnie jak w wielu karabinach maszynowych, mamy rączkę zamka. Co więcej, karabin ten ma, jak zresztą widzicie, uchwyt na górze, tak jest to przede wszystkim chwyt transportowy, że no, po prostu w trakcie transportu możemy raz, że tą broń w taki, a nie inny sposób transportować, a także jest jednocześnie na stałe zamontowana przy lufie, tak więc jak, jeśli trzeba wymienić lufę, bo na przykład nam się przegrzała,
na nową, no to właśnie ten chwyt pomaga nam to zrobić tak naprawdę bez dotykania samej lufy. Ale to będę już oczywiście omawiał w pełnoprawnym podręczniku broni. Dzisiaj zajmiemy się tak naprawdę dodatkami. A jest tych dodatków całkiem sporo, ale zaczniemy oczywiście od wylotu lufy. Standardowo mamy tutaj urządzenie do forsowania, tłumik płomienia, hamulec wylotowy, lekki tłumik, tłumik taktyczny, kompensator oraz RAL monokl. I pewnie część z Was może kojarzyć tą broń z chociażby The Division 2, ponieważ tak naprawdę po raz pierwszy zetknąłem się z tym karabinem maszynowym w tamtej grze, właśnie w The Division 2 i dopiero potem w Modern Warfare. Tak więc od razu jako również ciekawostkę dodam, że w The Division 2 ten karabin ma na stałe zamontowany właśnie takowy tłumik, który jest może nie tyle co zawsze, ale bardzo często montowany wręcz fabrycznie. Od razu dodam, że można go zdjąć, ale w The Division 2 tego tłumika niestety zmienić się nie da, czy też nie da się go po prostu zdjąć. Dalej mamy lufę, mamy tutaj RAL Arc Forge 26 cala, RAL Line Breaker 32 cala i RAL Threefold Light 25 cala. Prawdopodobnie coś czuję, że to właśnie ta lufa, czyli 32-calowa, będzie najczęściej używana w Warzone. Jeśli chodzi o laser, no to mamy tutaj tak naprawdę tylko dostępny laser taktyczny i nic więcej. Celowniki. Standardowo mamy mini kolimator Kronen LP945, Holocorp Combat, kolimator AIM-OP, kolimator Viper, VLK 3 razy, czy też WLK powinienem powiedzieć, holograficzny APX5, kolimator Operator, ulepszony noktowizor Solo Zero, zintegrowany hybrydowy Scout Combat, mini kolimator Solo Zero, a także celownik stricte pod tąże broń. Jest to celownik hybrydowy, a konkretnie nazywa się to zintegrowanym celownikiem Solo Zero K498 4 razy, po powiększeniu razy 4. Dalej mamy termowizor Merc, mini kolimator GI, PBX Holo 7, hybrydowy skośny, kolimator Monocle, Kronen C480 Pro oraz termowizyjny hybrydowy. Jeśli zaś chodzi o kolby, no to tutaj mamy FSS Resistor, F-Tag Sandpiper, składana kolba, jak widzicie kolba jest składana na lewą stronę broni i jak zresztą możecie się przyjrzeć, no dla osób leworęcznych ten karabin za bardzo pasować po prostu nie będzie. Zresztą sami widzicie, że osoby z lewej strony miałyby zdecydowanie utrudnienie, gdyby właśnie chciały sobie kolbę, złożyły kolbę i nagle, w którymś momencie, i nagle podczas powiedzmy patrolu musiałyby zacząć strzelać, tak po prostu. Tak jak mają kolbę, no to zdecydowanie byłoby to dość mocno uciążliwe, jak widzicie. I na końcu mamy F-Tag Elevate. Myślę, że to prawdopodobnie zarówno ta, jak i ta kolba będzie najczęściej używana w Warzone. Jeśli chodzi o atuty, no to tutaj standard już. Mocny cios, rekonesans, amunicja pełnopłaszczowa, sprawne dłonie, amunicja łamliwa, szybka walka wręcz, w pełni naładowane, więcej hajsu oraz amunicja obezwładniająca. Rękojeść. No to również standard, czyli ziarnista owijka, chropowata owijka oraz gumowa owijka. Jeśli chodzi o magazynek, mamy tutaj łącznie 3 magazynki. Podstawowy magazynek tej broni wynosi 100 pocisków i powiem Wam, że naprawdę w wielu sytuacjach to po prostu wystarczy. Nieraz grając w konkretnym trybie, żeby po prostu
maksować sobie ten karabin. Tak naprawdę grałem bez żadnych dodatków i powiem wam szczerze, że no, magazynek stunabojowy, właściwie bardziej taśma stunabojowa w tymże magazynku pudełkowym, naprawdę robi robotę. Ale mamy tutaj taśmę na 150 pocisków, czyli 150 nabojową oraz 50 nabojową, co, jak zresztą możecie się domyślić, nie jest, jest kompromisem. Można, setka, można powiedzieć, jest takim dość zrównoważonym, zrównoważoną taśmą pomiędzy 50 a 150. No i pod lufą z kolei mamy FS Clinch, a właściwie bardziej jest to chwyt boczny, a nie pod lufą. Również z boku możemy zamontować sobie chwyt PMCC. Dwójnóg możemy rozłożyć. Zresztą z broń z rozłożonym dwójnogiem wygląda w ten sposób. No i również mamy chwyt boczny FS Oblique. I na dobrą sprawę, tak oto prezentują się wszystkie dodatki do tejże broni. Zostały mi tylko i wyłącznie nabijaniem tutaj kamuflaży, żeby zdobyć sobie złoto oraz platynę na tejże broni, a także również do wymaksowania został mi CX-9, który no, również potrzebuje złota i platyny, a także paru innych kamuflaży, ale i tutaj, jak zresztą widzicie, już powoli to jako tako wręcz idzie. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle, a mam nadzieję, że jutro, czyli w niedzielę 10 września, czy też... Nie, chyba dzisiaj jest 11, prawda? Powiem wam szczerze, nie, tak, chyba dzisiaj jest 11 sobota, a 12 to jest niedziela. Dobra, moi drodzy, popierdzieliło mi się, ale no wiecie, człowiek, który przeziębiony, myśli zupełnie inaczej i no, wiecie jak to jest. Tak więc, moi drodzy, jutro, czyli w niedzielę, nagrywam dla was, przypominam, niedziela, 12 września albo 11, nie wiem dokładnie. Ale po tym materiale mogę śmiało powiedzieć, że zabieram się za nagranie dla was trybu potyczka, czasowego trybu, który, mimo, powiem wam szczerze, że można się bardzo fajnie pobawić i dość sporo expa zebrać. Jako że dzisiaj chyba miałem 344, a w tej chwili mam 353, tak więc... Sami zresztą widzicie, dość mocno tutaj poszło. Powiem wam szczerze, że jest to naprawdę fajna gra, fajny tryb, w którym naprawdę można się pobawić. Co prawda nie tak bardzo jak w Pancerny Royal, czy tam w Zombiakach, ale mimo wszystko idzie czerpać z tego dużą frajdę. Ale jak już mówiłem, to w przyszłym materiale wam ten tryb zaprezentuję. To tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.